dojechaliśmy. Jechaliśmy tu już 6 godzin prawie, że. No i trochę się dygaliśmy, bo z racji tego, że tylko Dawid jest na liście zaproszonych, to ja miałem zdążyć na kwalifikację do dżemu, o które miały być o 12:00. A właśnie dojechaliśmy o 12:00, ale na szczęście z racji nie wiadomo czego przełożyli to na 3 godziny do przodu, więc mamy na spokojnie 3 godzinki na rozjeżdżenie, rozgrzewkę. Zaraz iścimy. Ja tutaj nowy chłopak, nie byłem w tej chwili. Wieje, fuka. Fuka... Jak jest wiatr? Co? Fuka wichrem? Nie wiem, ale jak wieje, to jest to fuka. Fuka wichrem, no. Nawet możesz tam dalej troszkę. To się nazywa randka. Mówili, że mimo wiatru będą quali, także idę walczyć o życie i o miejscówę w finale. Nie w finale, tylko w dżemie. Dzień 2-0. Mamy pełną ekipę w końcu, dojechał Wojciech. No co, no gwiazdy zawsze się spóźniają, więc ja przyjechałem na najlepsze, czyli na sobotę. Wczoraj było średnio, bo wiało bardzo, ale na koniec dnia trochę przestało i nam się udało wkręcić na krzywkę na te duże hopy. Odblokowaliśmy z Konradem dwie pierwsze, chyba najtrudniejsze, mam nadzieję. No a reszta będzie jeżdżona dzisiaj. Teraz śniadanko mocy, najtrudniejsza czynność teraz. Polskie KFC. Polskie KFC. W szoku jestem, że to wychodzi takie odwracanie, jak w domu robię na płycie. Ty zajebiście, to się jeszcze tak przykleja fajnie. No, a tutaj zaraz zrobimy poradnik ten, Masterchefa, co jeść na śniadanie przed bigerem. Ja, dobre! No i nazwiemy tak vloga. Co jest na śniadanie przed dużymi chłopami? Czy jesteś w stanie zjeść tyle, co Krzysiek? No ja już zjadłem dzisiaj trochę. Zjadłem takie pudełko tam, miałem sernik. Ale to... kogo? No właśnie. A ja pojechałem wczoraj do Lidla i wypiłem sobie tiramisu. Ale kto? To pytał, wiem. Ale jak coś, jak się nudzi wam już to oglądanie jego jedzenia, to mogę was oprowadzić po moim domu. Wskakujcie. Salon połączony z kuchnią oraz delikatna sypialnia dla dwóch osób. Fajny apartament do 40 koła za metr.
Ale teraz muszę się przebrać, więc muszę was przeprosić. Chwila prawdy. Dajemy talerzyk metalowy, obracamy patelnię i liczymy na to, że nam jajeczka nie przywarły. Kurczę, trochę przywarły, ale jest to dalej do odratowania. Co się je? Jaj od Krzysia i tortille od... Jaj od Krzysia i paru we Wojka. Konrad, 10 słów do kamery. Dzybujemy na cieśnienie można i bigar dzyb. Dobrze, ogień jest! Tutaj muszę uważać po tym kempingu. Chciałem się tutaj zrobić wywiad z pełną mordą. Welcome, kurze, jako mi się wylało znowu. O, teraz na przykład jesteś wyraźny, teraz Krzysiek po rutynie na skarbinie? Lepiej. A jak po wuderzce? Lepiej nie mówić. Oj, jest, są stówki. Wiele osób pyta mnie, ile mam na sobie, jaki outfit, ile koła. Mam na sobie outfit, 7 koła, kamizelka od... No i coś tu się wklei, nie? No jesteśmy właśnie na step-upie, na którym wczoraj był rozgrywany contest, w którym brali udział nasi zawodnicy, ale niestety atmosfera ponoć tutaj nie dopisywała, ponieważ mnie nie było, tak nieskromnie mogę powiedzieć. Nie skaczę tego drugi raz, ponieważ mi się trochę nie chce. Zostawiam sobie siły na resztę ciekawych rzeczy. No i co wam mogę powiedzieć? No, może sami zobaczcie, no. Opa! Mogę powiedzieć, że znajdujemy się właśnie na Dust Days na Kalnicy. Oglądamy właśnie wydarzenie Big Airline. W tamtym lesie też jest duża linia, ale ciężko to określić, która jest która. Oglądamy, trzymamy kciuki za naszych Polaków. Nie widziałem Szczękiego dawno, więc mam nadzieję, że też tu jeździ. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Zobaczcie na ten pociąg. Najebiemy się dzisiaj. Najebiemy się dzisiaj. Tak jest. Dobrze. Kurwa. No to już słyszałem. Sleduj te. Tady. Eksaminujesz. Co? What's your name? Co ty pierdoli? Kurwa. Nie no, rozjebię go za chwilę. MMA wieczorkiem co zrobimy.
wiem, że nie będę zadowolony, dopóki nie zrobię. Ja pierdzielę. Idę. Krzysiek! Mogę spać spokojnie. No case nie znaczy czysta, ale... Już. Tego nie będzie widać. Ja pierdolę. Za chwilę zaczynamy whip contest, na który wszyscy czekali. Można powiedzieć, że Michał, nasza tajna broń Tripuli, będzie dawał z siebie wszystko. Trzymajcie kciuki, piszcie w komentarzach, jak mu poszło. Zatrzymajcie ten film oraz dajcie mi subskrypcję oraz zaobserwujcie mnie na Instagramie. Powiedz, że coś, czy te hopy są spoko? Nawet. Nawet. To zmieniło się na przestrzeni dwóch dni. Festiwal, The Dust Day spoko, tylko że niestety ci ludzie zupełnie się nie drą ani nic, nie? Tutaj doping jest na poziomie taki, że ktoś klaśnie, jak zrobi najgorszą sztuczkę, jakąś przerąbaną, na którą, nie wiem, prawie się goś zabił, więc musiałem użyć swojego głosu, którego już prawie nie mam, ale pamiętajcie, trzeba wierzyć w marzenia oraz w zawodników. Ja Krzyśka sponsoruję żudla. To nie powinno być tak trudno. Chyba nie.